Właśnie zakończyliśmy sesję zdjęciową na potrzeby prezentacji narożnika Kairos w sklepie Meblobranie. Wykorzystamy ten moment do tego, żeby przedstawić go w trochę takiej bardziej przystępnej formie i opowiedzieć w kilku zdaniach o jego właściwościach. Jest to jeden z większych modeli narożników, które posiadamy. Jego długość to 265 cm, a część z szeslongiem, którą widzimy tutaj, to prawie 200, konkretnie 197 cm. Narożnik składa się z dwóch części. Tutaj w tym miejscu mamy łączenie. Montaż narożnika jest bardzo prosty, bo wystarczy założyć na takie zakładki. Całość znajduje się na metalowych, takich ciemnoszarych, grafitowych nogach. Narożnik wysyłany jest do klienta, który zamówi na dużej palecie. I w zależności od formuły, na jaką się Państwo zdecydują, bądź jest dostarczany standardowo na palecie i należy go wnieść samemu, bądź można wykupić sobie dodatkową usługę wniesienia. Paczki są ciężkie. Paczki ważą około 80 kg każda, ale to dobrze świadczy o jakości wykonania narożnika. Model, który obserwujemy w sklepie Meblobranie, można kupić tylko w predefiniowanych wariantach. To znaczy nie zmienią Państwo razem z nami jego rozmiarów. Nie zmienią Państwo też kolorów ani tkanin, tak? Czyli model jest dostępny aktualnie w dwóch tkaninach. W tkaninie monolit, czyli tej, którą widzimy tutaj, to jest tkanina welurowa. Tkanina, której właściwością jest to, że pod różnym kątem podania światła może się różnie układać i może błyszczeć bądź sprawiać wrażenie innego koloru, bądź w tkaninie matte velvet, która tego efektu połyskliwości nie ma. W obydwu tkaninach przewidzieliśmy kolory ciemny, szary, jasny, szary, niebieski, zielony, żółty, który wpada w musztardowy i kolor różowy. Obie tkaniny, zarówno monolit, jak i matte velvet, to tkaniny z grupy Smart. Co to znaczy? To znaczy, że są to tkaniny z powłoką hydrofobową, która powinna być bardziej plamoodporna, bardziej odporna na zabrudzenia, łatwiejsza w czyszczeniu. Jeśli obejrzą sobie Państwo inne filmiki w prezentacji tego narożnika, to może my tego nie będziemy robić, ale można rozlać kawę czy ketchup i to nie wsiąknie bezpośrednio w tkaninę, a można w prosty sposób szybko wytrzeć to sobie zwilżoną szmatką. Jest bardzo ładny filmik od producenta firmy Davis, która pokazuje, jak można to zrobić. Siedzisko tego narożnika powinno być komfortowe. Zostało wykonane w oparciu o sprężyny faliste, następnie piankę taką tapicerską T30 i ostatnią warstwę pianki wysokoelastycznej. W tańszych modelach narożników nie ma tej ostatniej warstwy, przez co te narożniczki są twardsze. Ten narożnik też nie jest może bardzo miękki, ale jest sprężysty, to znaczy on szybciej wraca do pierwotnego kształtu i nie powinien się odgniatać. Oczywiście narożnik posiada funkcję spania, tak jak to większość tego typu produktów. Funkcja spania realizowana jest przez wysunięcie tej części. Tu jest nawet taki rzep, żeby nam się nie gubiło. Mechanizm Delfin, proszę bardzo, pozwala na rozłożenie tej powierzchni. No jest nieporównywalnie bardziej komfortowy niż tak zwana DL-ka, gdzie przechylamy de facto tylne oparcie. Funkcja ta ma 125 cm. Jest jak dla dość wysokiej osoby, jest wystarczająca. Wszystkie te narożniki przeznaczone są co do zasady do spania okazjonalnego. Oczywiście i tak narożnik wykonany w oparciu o takie wypełnienie będzie bardziej trwały niż z samej pianki, ale nic nie zastąpi nam komfortu, jaki może zaproponować materac. W narożniku jest jeden pojemnik na pościel. Znajduje się w otomanie. Proszę bardzo, wspomaganie jest, otwieranie jest zrealizowane przez takie tutaj sprężyny. No, pojemnik jest duży, tak? No, narożnik jest duży, więc pojemnik jest też duży. O czym nie powiedzieliśmy wcześniej, nie powiedzieliśmy o zagłówkach. Narożnik ma regulowane zagłówki. Można to łatwo zmienić, zablokować, trzeba się tylko nauczyć, jak tą funkcję się realizuje.
Oczywiście można zmienić kąt, bo ten, który wstawiłem teraz, jest dość mocno nienaturalny, ale może być sobie każdy zagłówek pod innym kątem. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem obsługi.